Witamy ponownie. Za mną Kasia Gałązka, trener Family Lab, z którą chcę porozmawiać o seksualności nastolatków, bo też o tym będziesz za chwilę mówiła na wykładzie. Mhm. Powiedz mi, Kasiu, czy powinniśmy czekać na jakiś sygnał od dziecka, czy sami rozpocząć jak gdyby tą rozmowę i wejść w temat seksualności? Mhm. Wiesz, ja w ogóle nie jestem fanką jakichś rozmów, dlatego że mam wrażenie, że jak usiądziemy z naszym dzieckiem, niezależnie od jego wieku, i powiemy, teraz porozmawiamy, to tworzy się coś sztucznego, jakieś napięcie, a im poważniejszy temat, czy trudniejszy dla nas, tym większa ściana też trochę rośnie. Ja jestem za tym, żeby seksualność była codziennością, za tym, żeby ją wplatać ciągle w nasze życie, czyli komentować wszystko, co dookoła nas się dzieje. I tej seksualności wokół możemy zobaczyć mnóstwo, wszędzie, na plakatach, w sklepie i tak dalej. Więc jestem za tym, żeby od najmniejszego dziecka rozmawiać z nim w naturalny sposób. Te małe przychodzą do nas z pytaniami, tak? Jeżeli dziecko odmawia rozmowy, to nie zmuszałabym. Przy nastolatku może bym podsunęła książkę, powiedziała, słuchaj, nie chcesz ze mną gadać, widzę, że to jest trudne, jakoś czemu? A może chcesz przeczytać to? Gdybyś chciał, to zapraszam do rozmowy, tak? No, takie przekraczanie granic dziecka i mówienie o tym na siłę, jakoś nie widzę tego. Ale jeśli od dziecka będziemy rozmawiać, od maleńkości, to będzie naturalne po prostu. A co twoim zdaniem jest teraz najbardziej palącym, no nie chcę mieć problemem, ale powiedzmy, problemem, jeżeli chodzi o seksualność nastolatków? Jest coś takiego? Czym powinno się zająć i w szkole, no w domu to jest troszeczkę inaczej, ale... Wiesz co, najbardziej palącym problemem jest brak edukacji seksualnej, dlatego że mamy z jednej strony świat, który jest bardzo przeseksualizowany, jest mnóstwo seksualności, pornografii, seksualności powiązanej z przemocą, najróżniejszych rzeczy, do których dzieci mają dostęp w komórkach, w tabletach, w komputerach, rozmawiają o tym cały czas, bardzo dużo, tak? I mają dostęp do treści najróżniejszych, a my, nie dając im edukacji, nie pozwalamy im spojrzeć na to z dystansu, tak? Ta edukacja dałaby im możliwość zrobienia krok w tył i powiedzenia, to nie musi tak wyglądać, tak naprawdę to wygląda inaczej, tak? Bo dzieci potrzebują tej informacji, że pornografia to jest science fiction, to nie jest prawda, potrzebują otwartości, potrzebują nierobienia tematu tabu z tego. No właśnie, bo tutaj zahaczyłaś już jak gdyby o kolejne moje pytanie, bo dzieci mają teraz dostęp do ogromnej ilości informacji i dobrych, i złych, i my z mężem też zastanawialiśmy się w którymś momencie, co zrobić, czy założyć blokadę na pewne treści w internecie, zrobiliśmy to, bo tak jak mówisz, my też jesteśmy w tym temacie niedoedukowani, z nami jako z nastolatkami, z dziećmi nikt w domu o tym nie rozmawiał. Inaczej to też było rozpowszechniane oczywiście, ale w jaki sposób ja mam te dzieci moje ochronić? Czy jest taka w ogóle możliwość, że ja mogę je ochronić przed takimi treściami? Czy to jest w ogóle syzyfowa praca? Wiesz co, generalnie jakoś ochronić niezbyt mi pasuje. Ja bym była raczej przy towarzyszeniu dzieciom w różnych doświadczeniach, bo tak czy inaczej będą miały różne doświadczenia, tak jak my, i nie zawsze one są przyjemne. Czasami ktoś, nie wiem, zaczepi nas w autobusie i nie ochronimy się przed tym, tak? Ważniejsze jest to, w co jesteśmy wyposażeni i jak zinterpretujemy to. Czy zinterpretujemy to, co nas spotyka, jako naszą winę, jako coś, z czym sobie nie radzimy, czy też wiemy zawsze, że mamy kogoś, kto stoi po naszej stronie, możemy pójść, porozmawiać z tą osobą. Jakoś jestem za tym, żebyśmy starali się być kimś takim, do kogo nasze dziecko z wszystkim może się zwrócić i nawet kiedy już to trudne go spotka, tak, to może się na nas oprzeć. No dobrze, ale mi się zawsze wydawało, że mam dobry kontakt z moimi dziećmi w takim sensie, że one o różnych, nawet trudnych czasami rzeczach ze mną rozmawiały. Teraz nagle zostałam odcięta. I każde nawet wspomnienie o temacie związanym z seksualnością, z intymnością, mój starszy syn po prostu stawia mur. Nie chce nawet słuchać, nie chce rozmawiać w ogóle, jest totalnie odcięty. Ja teraz jestem taka trochę bezradna, no bo nie wiem, jak mu pomóc, a nie mam totalnie możliwości nawet, żeby powiedzieć, gdybyś potrzebował, to jestem, bo on nawet na to reaguje źle. I tutaj się zastanawiam, czy ja mam po prostu totalnie się wycofać i czekać, bo taka troszeczkę czuję się bezradna. Rozumiem. To opisujesz, myślę, doświadczenie wielu, wielu rodziców. Po prostu tak bywa. Natomiast
tej seksualności i zachowań w życiu seksualnym uczymy się też w sytuacjach kompletnie nieseksualnych, tak? Na przykład poczucie własnej wartości jest czymś, czego się uczymy codziennie i co możemy wykorzystać w naszej seksualności, tak? Czy odmawianie. Tak? Jeżeli dzieci mogą odmawiać i możemy ich tego uczyć, zgadzać się na to, żeby mówiły nie i odmawiały, wspierać je w tym, w nieseksualnym kontekście, tylko w codziennym życiu. I wtedy jakby wyposażasz je w umiejętności, które tam ufamy, że im się przydadzą. A powiedz mi, jak twoim zdaniem wygląda poziom wiedzy, jeżeli tak mogę powiedzieć, poziom wiedzy seksualnej u nastolatków? Masz też styczność właśnie z nastolatkami, z jakimiś badaniami? Tak, czy mam, to... mam wrażenie, że jest bardzo duży chaos. Bardzo duży chaos. I my doświadczamy trochę takiego chaosu. Jest mnóstwo informacji, mnóstwo... W tej chwili w zasadzie wszystko można trochę, tak? Żyjemy w takiej kulturze, w której żyjesz jak chcesz, ale jeszcze obowiązuje sporo jakichś starych zasad i jesteśmy trochę w tym pogubieni. I mam wrażenie, że dokładnie to samo dotyczy nastolatków, że z jednej strony mają dostęp do wiedzy, ale mają bardzo mało oparcia w starszych i często są w tym zagubieni. Edukacja seksualna jest na bardzo kiepskim poziomie w naszym kraju, niestety. Powiedz, Kasiu, na koniec, czy masz jakiś przekaz do takich właśnie zagubionych, trochę jak ja, rodziców, co powinni w tym momencie, jak powinni reagować, co powinni tym swoim nastolatkom dać, albo czego w ogóle nie dawać? Masz jakąś złotą myśl? No, myślę, że najlepszym, co w ogóle możemy dać naszym dzieciom, to zadbanie o swoją relację z partnerem i zajęcie się sobą. Tak, żeby dzieci nie czuły się obciążone, że jakoś, nie wiem, my cały czas nimi się zajmujemy, tak? A co z naszym życiem? Tak więc ja jestem za tym, żeby dawać im dobry przykład, mieć fajne relacje przyjaciół z partnerem, tak? Ze sobą, gdzieś potańczyć po domu, tak? Przeczytać jakąś fajną książkę też może o seksualności, postawić może w jakimś kąciku kilka takich na półce, pójść na film piękny, gdzie pięknie jest pokazana miłość romantyczna albo nie tylko, gdzieś po prostu zająć się sobą. Czyli nie spinać się tak, jak ja się spinam, że nagle jestem bezradna, tylko puścić to, niech to samo płynie i oczywiście znowu być uważnym, ale tak jak chyba wszyscy przedmówcy mówili, zadbać o siebie. I wtedy dziecko tak po prostu czuje tą energię i taki spokój się nam włącza i tym samym udziela się im. Więc może to jest podsumowanie całej tej konferencji, żeby po prostu zadbać o siebie samych i puścić... trochę zaufać. Tak, trochę tak, puścić zaufać. Tą kontrolę. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Do zobaczenia.